Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym wydaniu magazynu Senior. Dzisiaj, jak co tydzień, zajrzymy do Centrum Inicjatyw Senioralnych, by sprawdzić, co w nadchodzących dniach działo się będzie w Poznaniu. Zapraszam. Co tydzień zespół Centrum Inicjatyw Senioralnych przygotowuje przegląd najciekawszych imprez przygotowanych właśnie dla Państwa. Dziś zaprezentuje je Maria Sitarska. W styczniu świętujemy Dzień Babci i Dzień Dziadka i choć zachęcamy Państwa do tego, żeby świętować na co dzień i żeby dbać o swoich seniorów na co dzień i żeby dbać o siebie na co dzień, to 20 stycznia INEA zaprasza Państwa na dosyć niezwykłe wydarzenie, na spędzenie dnia w firmie INEA. Pomysł wyszedł od pracowników infolinii, którzy zazwyczaj są młodymi ludźmi i bardzo chcieliby skonsultować też sposób, w jaki pracują z samymi zainteresowanymi seniorami. Zachęcamy Państwa do zgłaszania się. Udział jest oczywiście nieodpłatny, a w ciągu tego dnia czeka na Państwa dużo atrakcji. Będzie można zajrzeć za kulisy pracy infolinii, działu marketingu, PR-u, sprzedaży, w ogóle przeróżnych miejsc i mogą Państwo tam trochę odbyć taki jakby staż. Będą Państwo mogli wziąć udział w spotkaniu rady nadzorczej firmy i doradzić zarządowi różne rozwiązania, które mogłyby spowodować lepszy kontakt z klientem seniorem na przykład i opowiedzieć o swoich potrzebach. Będzie oczywiście jakiś obiad pyszny, to jest bardzo ładne miejsce, także warto zajrzeć i też poczuć się trochę jak pracownik INEI. Zapisy u nas w Centrum Inicjatyw Senioralnych, zapraszamy Państwa do kontaktu. Teatr Nowy zaprasza w styczniu na 6 spektakli w promocyjnej cenie. Na hasło seniorzy mogą Państwo zapłacić za bilet 20 zł. I między innymi będzie to Mokradełko, Mister Barańczak i Wiśniowy Sad. Także na scenie małej 3 spektakle. Także zachęcamy, myślę, nie trzeba Państwa zachęcać. Wiemy, że są wśród Was miłośnicy teatru. A Teatr Polski z kolei zaprasza na ciekawe spotkania nieteatralne. 17 stycznia w Piwnicy pod Sceną o 19 opowieści czarujące lub nie. To są opowiadania dla dorosłych. Jeśli lubią Państwo taki sposób spędzania czasu, opowiadanie historii, przenoszenie się, tak trochę jak w starych, starzy bajarze opowiadali, to serdecznie zapraszamy. Wstęp 5 zł. I w tym samym czasie alternatywnie, jeśli chcą Państwo inaczej spędzić ten czas w Teatrze Polskim, czyli tego samego dnia i o tej samej porze, na dużej scenie nieboskie narracje o lęku i gniewie, rozmowy z pisarzami i będzie to spotkanie z Magdaleną Grzebałkowską i wstęp również 5 zł. Także prosimy wybrać, co Państwa bardziej interesuje. Bezpłatny kurs języka angielskiego to propozycja Akademii 50+ Pro Futura, która realizuje taki projekt w ramach programu Otwarta Europa i to są zajęcia dla osób do 74 roku życia. Muszą to być osoby, które mają wykształcenie średnie maksymalnie i zajęcia rozpoczną się 26 stycznia. Są to bezpłatne zajęcia i mamy nadzieję, że ci z Państwa, którzy chcą jeszcze podszkolić swój angielski albo w ogóle rozpocząć swoją przygodę z tym językiem, będą mogli z niego skorzystać. A dla tych z Państwa, którzy chcą się pobawić w karnawale, zapraszamy na imprezę karnawałową w Centrum Amarant, w Starym Domu Tramwajarza. Imprezę organizuje Jeżycki Klub Seniora. Wstęp 15 zł i odbędzie się ona 28 stycznia między 16 a 22, czyli jeszcze w takich porze w miarę wczesnej. Zapewniony jest ciepły poczęstunek, napoje, także zapraszamy serdecznie. Trzeba wcześniej odebrać wejściówkę, także też warto się skontaktować z Amarantem. Dla osób, które potrzebują trochę ruchu, mamy ofertę od Senior Active, który zaprasza na styczniowe spotkania. Jest ich bardzo dużo, jest to bardzo bogaty program, także poszczegóły zapraszamy do nas. A ja tylko kilka takich w najbliższym czasie Państwu zapowiem. 12 stycznia taniec terapeutyczny, bardzo przyjemne zajęcia. 13 trening funkcji poznawczych, czyli trochę o pamięci, o koncentracji. 16 stycznia wycieczki z kijkami Nordic Walking. I 17 stycznia makijaż karnawałowy dla pań. Wszystkie te spotkania są nieodpłatne, także serdecznie zapraszamy do zapisów. Zapisy telefoniczne, telefon chętnie podamy i spotkania odbywają się na Tylnym Chwaliszewie 25.
Dla osób, które szukają dla siebie zajęć gimnastycznych, serdecznie polecamy takie miejsce na Kościelnej, Fizjoterapia Optima. Jest to jedno z miejsc przyjaznych seniorom, znane nam miejsce, wiem, że jest tam bardzo sympatycznie, bardzo też fajne warunki do ćwiczenia. Spotkania gimnastyczne kosztują 9 zł za zajęcia i warto się wcześniej zgłosić, upewnić, że jest miejsce. I na koniec bardzo przyjemna i ważna informacja, pewnie Państwo już doskonale pamiętają, 15 stycznia zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. My się bardzo cieszymy, bo już od jakiegoś czasu trwają przygotowania i też między innymi nasi wolontariusze, seniorzy organizują jeden ze sztabów, naklejają serduszka, dokarmiają wolontariuszy. Jest to strasznie zawsze fajny czas i dla nich duża satysfakcja. I w tym roku orkiestra zagra 15 stycznia zarówno przy Centrum Kultury Zamek, jak i na Placu Mickiewicza. Od 10 do wieczora można będzie wziąć udział we wspólnym graniu orkiestry. Mamy nadzieję, że jak co roku uda się zebrać dużo pieniędzy zarówno dla dzieciaków, jak i dla seniorów, bo ten cel nadal orkiestrze jakoś przyświeca. Także zapraszamy. Przypominamy również, że wciąż trwa Poznańska Akademia Bezpieczeństwa. Najbliższe spotkanie zaplanowano na 17 stycznia na godzinę 12 w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Rycerskiej. Kampanii towarzyszą spoty. Wydaje ci się, że jestem stara. Wydaje ci się, że jestem łatwowierna i nie nadążam za rozpędzonym światem. Wydaje ci się, że możesz podać się za mojego wnuka i opowiedzieć mi bajeczkę o wypadku i o tym, że pilnie potrzebujesz gotówki. Wydaje ci się, że możesz przede mną poudawać księdza, policjanta, sprzedawcę dywanów czy pracownika pomocy społecznej. Wydaje ci się, że możesz w tych przebraniach mnie okraść i zostawić bez środków do życia, a potem się dobrze bawić. Ale tak ci się tylko wydaje. Swoje wiem. No właśnie. Wiedz, że masz prawo nie otwierać drzwi i nie rozmawiać z nieznajomym. Poprosić o dowód osobisty, zadzwonić na policję, poprosić sąsiada o pomoc. Nie dawać nikomu swoich pieniędzy. Znaj swoje prawa i nie wahaj się ich użyć. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. I do zobaczenia za tydzień.